tak jeszcze od groma kilometrów, bo tym razem moim wyzwaniem będzie pokonanie triatlonu z kłodą drewna ważącą 50 kg. W czerwcu poniosłem pierwszą porażkę i po 6 miesiącach na moim koncie jest 5 rekordów Polski. Rekord lipcowy to będzie triatlon z obciążeniem. Przede mną 1,5 km pływania, 40 km na rowerze i 10 km biegu, a to wszystko z kłodą ważącą 50 kg. Witajcie w kolejnym odcinku Rekordzisty. Dzisiaj moim gościem jest niesamowity człowiek, mianowicie rekordzista świata na dystansie trzykrotnego Ironmana, czyli Robert Karaś. Cześć, witam serdecznie. Bardzo mi miło, że zgodziłeś się wziąć udział w tym odcinku. Dzięki bardzo. No i liczę na to, że twoje rady pomogą mi dokonać tego wyzwania, bo przede mną tak, 1,5 km pływania, 40 km na rowerze i 10 km biegu, a to wszystko z tą kłodą ważącą 50 kg. Nie mogę jej w trakcie zmieniać, nie mogę jej wymieniać, jak nasiąknie wodą będzie troszeczkę cięższa. I teraz będziemy testowali różne sposoby, jak sobie w ogóle z tym poradzić, czyli jak to zamontować podczas płynięcia, potem jak to zamocować do jazdy na rowerze i do biegu, bo myślę, że do każdej z tych trzech dyscyplin będzie potrzebny inny sposób mocowania. Także zaczniemy sobie od pływania. Tutaj Robert mi podpowiedział, że lepiej mocować do bioder niż do pasa. Czemu znaczy nie tak na wyścigu. Na wyścigu nie używamy bojek asekuracyjnych, natomiast na treningach tak, do pasa, żeby jakby tutaj ta taśma, która jest połączeniem jakby zawodnika z bojką, nam nie przeszkadzała, żeby normalnie były swobodne ruchy, tak? A jak to jest z tą linką, jak ona biegnie od ciebie do belki, to ona nie przeszkadza, jeśli chodzi o ruch nóg? W triatlonie staramy się oszczędzić nogi na rower i na bieg, na kolejne konkurencje i raczej płyniemy na samych rękach. Ja sam osobiście jakby tylko dłońmi pracuję, całe ciało mam rozluźnione. To zaraz przejdziemy jakby do praktyki w wodzie, to ci wszystko pokażę. Nie wiem, żeby cię za bardzo tam nie ciągnęło. Teraz jest gitara. Dobra, ile przepłynąć? Najpierw kawałek, nie? Zobaczymy jak to idzie. Pierwsze wrażenia powiesz. Dobra. Sam jestem ciekawy. Jeszcze nigdy w życiu nie pływałem z czymś takim. W ogóle czegoś takiego nigdy nie widziałem. Najpierw spróbuję sobie żabką pierwsze metry, żeby zobaczyć jak to mnie ciągnie, a potem się dopnęło. Zobacz, już dzisiaj by to przeleciał. Kurde, jakoś powoli się z tym płynie strasznie. W momencie rozpoczęcia ruchu prawą ręką patrz do przodu, ale tylko wyjmuj oczy, a jak kończysz lewą, nabieraj oddech. I tak znowu, z każdym ruchem. Tak, z każdym ruchem. Patrzysz i lewa w bok. Jedyne co to, myślałem, że trochę szybciej płynę, jak się wynurzyłem tam, myślałem, że to w połowie tej odległości patrzę, to kurwa z 15 metrów szybko. Nie, jest okej. Okay. Według mnie tempo było spoko. Tak? Tak się wydaje. Mniej więcej ile to mi może zająć, bo nawet nie wiem na ile mam się przygotować czasu. To było poniżej pół godziny. Co pół godziny? Poniżej pół godziny na półtora. To było tempo. Poniżej że to sobie w pół godziny? Tak. No mówię ci serio. Ostatnio, jak rok temu płynę 1,5 km, to 2 godziny 45 minut płynąłem. Nie, to naprawdę. Jest jakiś błąd, niemożliwe. To było tempo na 30 minut na 1500 metrów. I w godzinę powinien się zrobić na pewno. No mówię, 30 minut zrobisz, 35. No i mamy rekord kolejny zrobiony. Dobra, czyli co, bal wodny zrobiony, nie ma co testować na biodrach, bo to jest kłam. Teraz idziemy na próbę rowerową i to będzie dużo trudniejsze, bo trzeba wymyślić jak to zamontować do plecaka. Dobra, czyli widzicie, w pionie nie ma szans za wysokość ciężkości. Trzeba drugi sposób zrobić i mocowanie. Chodzi o to, że od początku do końca musi być ten sam rodzaj ciężaru. Nie mogę go wymieniać, jak zacznę na kłodzie. Bo wiadomo, w kamieniach było łatwiej, ale w płynięciu trochę gorzej. No, lepiej. Zobacz, jak manewruje między autami. No tak nie jest źle, tylko muszę tak,
tutaj coś wymyśleć, bo strasznie mnie obciera, ale tutaj bardzo boli. Teraz spróbuję jeszcze bieganie, najpierw w plecaku tak jak jest zamontowane, a potem bez plecaka spróbuję wziąć kładę na bark. Właśnie chodzi o to, że tak się pochylam, bak się wyprostuje. No nie, to po prostu mnie przeważa do tyłu. Ja tak się pochylam, żeby zrównoważyć siłę ciężkości. I ona teraz leży na mnie i jest spoko. Tak jest okej, tylko że po prostu w takiej pozycji do 10 km. I ostatni test, biorę belkę na bark. Tak chyba lepiej dla pleców, nie? Wizualnie tak, ale nie wiem jak się czuję. Dla mnie to wszystko jest chore. Pozycja do biegu lepsza, bo bardziej naturalna, ale z kolei ból barku straszliwy, bo to się wbija po jednej stronie. Musiałem to co chwilę przekładać. Ważna kwestia to jest co jeść i jak jeść, żeby w ogóle ten triathlon ukończyć. Czyli jeżeli tak jak przewidywaliśmy, będzie to poniżej 6 godzin, to ja mogę nawet na bazie tego co robiłem w sumie tydzień temu, miałem wyścig ultra, i mogę ci powiedzieć jak się odżywiałem przez pierwsze kilka godzin. Przed startem 2 godziny śniadanie, to co jest zawsze, więc tak samo bym przeleciał. Pół godziny przed, pół banana i żel. Żel, który będziesz już stosował na wyścigu i tymi żelami też bym ci proponował odżywiać się już teraz przez ten tydzień na każdej jednostce treningowej do startu, żeby ten organizm był w 100% na to gotowy. Później co 30 minut fire starta, ja jadłem z Olimpu, moje pływanie trwało 4,5 godziny na tym wyścigu, więc co 30 minut fire start plus ISO i woda na zmianę i tak bym doleciał do końca. Ja to mówię jakby ze swojej znajomości swojego organizmu, do 6 godzin na samych żelach lecę i na samym ISO i wodzie, także nic, żadnych grubszych pokarmów bym nie przyjmował. Jeżeli chodzi o picie, to jeżeli jest bardzo ciepło, ja piję co 2-3 minuty mały łyczek. Cały czas się nawadniam, nawet jak mi się nie chce, bo jak mi się zachce, to jest za późno. Czyli nawet jak ci się nie chce, jest ciepło, to pij, żeby cały czas tą energię jakby dostarczać. I się nawadniać. Wszystko jasne. Wszystko jasne. Kończymy powoli te próby, bo zaczęło padać. Powiem wam, że to był mój pierwszy test na tym balu w ogóle. Pierwszy jakikolwiek trening do tego wyzwania. Zaskoczyło mnie pozytywnie pływanie, bo teraz wiem, że jestem w stanie to zrobić. To jednak się unosi na powierzchni wody, to nie tonie. Nie jest to wcale duże utrudnienie. Najgorzej czuję, że jest z rowerem. I tutaj trzeba wymyślić bardzo dobry sposób, tak żeby dało się z tym jechać w miarę komfortowo, bo ja czułem, że się mogę przewrócić na boki i bardzo mocno mnie ciągnę do tyłu. A na bieganiu wiem, że sobie poradzę, bo już biegłem w tym roku z takim obciążeniem, 10 km. Znam ten ból, po prostu będę przekładał z barku na bark albo bieg z plecakiem. No i tyle, ale teraz posłuchamy mistrza, który zobaczył coś, czego pewnie nie widział. Na jego twarzy maluje, co się maluje na twojej twarzy? Nie, ogólnie wiedziałem, że z pływaniem będzie mały problem. Praktycznie go nie będzie. Nie wiedziałem jak pływasz, a jak zacząłem te pierwsze metry, to wiem, że sobie spokojnie poradzisz. I tak jak ten czas planowałeś, tak 2 godziny z kawałkiem, to naprawdę dużo sobie zostawiłeś. Według mnie zrobisz to w 35 minut. Ze zmianą pewnie około 40-45. Jeżeli chodzi o rower, to trzeba sprawdzić, czy da radę na bagażnik to po prostu założyć, zmontować jakiś bagażnik, żeby nie było na plecach. Jeżeli w regulaminie jakby jest zakaz czegoś takiego, to też bym jechał w poprzek, bo jakby było widać. No ja przed myślałem, że to jest trudniejsze, a jednak w praktyce jest łatwiejsze, więc czegoś jakby też się nauczyłem. A jeżeli chodzi o bieg, to też tak jak mówisz, bym zmieniał z barku na bark i nawet w plecach, nie? Nie wiem, czy 5 km zrobić 2,5 na jeden, 2,5 na drugim, piątkę. Na koniec. Jeżeli chodzi o ten rekord, to ja się nie martwię. Ile on jest? 8? Limit czasu, żeby pobić rekord polski, wynosi 10 godzin, ale rekord świata wynosi 8 godzin 35 minut i oczywiście to jest mój cel, atak na rekord świata. No i według mnie poniżej 6 godzin się zmieści, tak jak sobie na szybko liczyłem w głowie. Szybka opinia w ogóle na temat tego całego rekordu. Jak, co ty jak usłyszałeś? Ja dzisiaj usłyszałem o wszystkich twoich rekordach. Dla mnie to jest ogólnie nie do zrobienia. Żaden z tych rekordów. Niesamowita jakby sprawność, fajnie, że Wojtek pokazuje życie na sportowo, jak można się realizować, więc to jest zajebiste. Dla mnie to jest ogólnie, no popierdolone, mówiąc wprost. Nie wiem, czy mam tak silne ciało, żeby to wytrzymało. Oczywiście jakby jest różnica wagi
jak ja miał robić z 50, na pewno bym nie dał rady, jeżeli chodzi o, według mnie, o rower i bieg. A ile ważysz? 60 kg, dlatego jakby podziwiam Ciebie i no co, coś nowego, pierwszy raz coś takiego widzę, ale jakby fajnie, że jest ktoś taki i pokazuje, że można bić różne rekordy. Tobie życzę powodzenia, dystans olimpijski z Belą, no coś dla mnie niewyobrażalnego, ale wiem, że Ci się uda. No. Jesteś pozytywnie chory wariat, także ja wierzę w Ciebie. Chorzy trzymają się razem. Tak. Dzięki za dzisiaj i widzimy się za tydzień z kolejnym rekordem Polski na moim koncie. Tylko zwycięstwo! Piana.